Cześć, Maciej Ziomek z tej strony, witajcie na moim kanale. Jestem już w domu, będę dzisiaj mówić o tym, co się zadziało wczoraj z BUSD i czy inne stablecoiny są zagrożone. W ogóle jaki to ma według mnie wpływ na całe krypto. Założyłem okulary zerówki, ponieważ jeden z znanych polskich traderów napisał, że w ten sposób dodaje się wiarygodności. Także tutaj wkraczam ja, całe na biało w okularach zerówkach. Przypominam, że nic, o czym będę mówić, nie będzie poradą inwestycyjną, jest tylko i wyłącznie moim prywatnym zdaniem. Cena bitka dzisiaj troszkę w dupie, że tak powiem. Mieliśmy lekkie spadki. Wczoraj została ogłoszona informacja, że Paxos przestaje mintować swoje stablecoiny BUSD dla Binance. I jakby ta informacja mówi o tym, że od 21 lutego Paxos przestanie mintować, ponieważ dostał takie wytyczne od nowojorskiego Departamentu Usług Finansowych. Sprawa ta jakby było już o niej wiadomo w zeszłym tygodniu, w momencie kiedy przeciwko Krakenowi zostały postawione te zarzuty i SEC dogadał się z Krakenem. To wyszła również informacja o tym, że ten Departament Usług Finansowych w Nowym Jorku przygląda się Paxos i zastanawiali się wszyscy, czy to chodzi o BUSD. No, co się dzieje z tym BUSD? No, nie przestaje ono istnieć, wciąż jakby jest ponad 15 miliardów dolarów tego coina w obiegu. Oni mają w pełni zabezpieczenie. Ale SEC doszedł do wniosku, że to jest security. I no, Paxos się nie zgadza w swoim oświadczeniu, nie zgadza się z taką interpretacją i będą się sądzić. Natomiast przestaną oni mintować te tokeny, nie chcą ryzykować jakby dodatkowych sankcji, jeżeli wyrok okazałby się dla nich niekorzystny. W związku z tym no, mamy dalej BUSD, mamy ich 15 miliardów, no ale jest to taki trochę przytyczek w nos, czy nawet kopniak z półobrotu do Binance. CZ tutaj ustosunkował się do tego, że jeżeli chodzi o Binance, to nic się nie zmienia, cały czas mają BUSD i cały czas można je jakby sprzedawać, można wymieniać BUSD na USDP, to też jest inny stablecoin mintowany przez Paxos. No, na giełdzie można to zamieniać na USDC, na Tether. Binance przygotuje się do tego, żeby ustawić nowe pary do innych stablecoinów, jeżeli ten Paxos faktycznie będzie wycofywany. I tyle. Wciąż mamy to BUSD, wciąż wszystko działa. Chodzi tylko o to, że nie można przyjść teraz z dolarami i poprosić, żeby chcielibyśmy jakby dostać nowe stablecoiny. CZ, Binance zastanawia się też nad tym, czy nie wypuścić non-US-based stablecoin. Czyli zastanawiają się nad innymi opcjami. Wyraźnie jest to, według mnie, atak na Binance i to są jakby wciąż te echa tego, co stało się z FTX-em. Dużo polityków, jak wszyscy wiemy, było zaangażowanych w FTX-a i to lobby było spore, sponsorowane przez Sama. No i oni chyba nie chcą Binance w Stanach Zjednoczonych. Te banki dwa, które współpracowały z Binance US, czyli Silvergate i Signature Bank, one przestały, jakby zawiesiły tą współpracę i jeżeli chodzi o ekspozycję Binance na US dollar, na dolara, to mają to utrudnione teraz. O co chodzi tutaj? W ogóle też jest ciekawostka taka, bo to Circle pisał tutaj, że jesienią zeszłego roku Circle, czyli wydawca coina USDC, zawiadomił ten Departament Usług Finansowych, że coś jest nie tak z BNB, z BUSD, przepraszam. No i SEC skoczył tutaj i planuje pozwać Paxos za emisję BUSD jako niezarejestrowanego papieru wartościowego. Jak widzicie, Paxos tutaj na swojej stronie ma produkty takie jak BUSD, USDP i Pax Gold. To jest jakby stablecoin,
który jest 1 do 1 ze złotem, z uncją złota. Jeden pax gold ma wartość 1 uncji złota. Jak nikomu nie przeszkadza tutaj pax dollar. To jest inny produkt, który też jest stablecoinem działającym na tych samych zasadach, na jakich działa BUSD. Także z mojej perspektywy jest to wyraźnie atak na Binance. CZ rozważa inne stablecoiny. Niekoniecznie stablecoiny oparte o dolara. To jest taka już gruba sprawa. Szczególnie, że Rosja i Iran też chcą wprowadzić swojego stablecoina. Chcą wprowadzić stablecoina, który będzie oparty na złocie. Nie? I tutaj, żeby mogli handlować. Z powodu sankcji wiele krajów zastanawia się nad tym, żeby wprowadzić jakąś swoją walutę, czy swojego stablecoina, którym będą mogli się wymieniać. Słuchajcie, mnie się wydaje w ogóle, że za tym całym ruchem, za tym jakby wyeliminowaniem Pax Gold jest jakby grubszy scenariusz z tyłu. Nie chodzi tutaj już od samego BUSD, od Paxa. Myślę, że kolejnym elementem może być jakby atak na Tether. A chodzi tutaj o to, żeby USDC stało się tym regulowanym, tym takim defaultowym, że tak powiem, stablecoinem, który będzie w pełni kontrolowany przez Stany Zjednoczone. Teraz Circle wypuszcza swojego stablecoina opartego euro. Również Circle robi CBDC, teraz przygotowuje dla Wielkiej Brytanii. I może się okazać tak, że w przyszłości dowiemy się nagle, niespodzianie, że USDC jest tak naprawdę, staje się od dzisiaj czy od jutra CBDC. W związku z tym wszystkie portfele, na których jest USDC, muszą przejść przez KYC i będziemy musieli oddać nasze dane, żeby móc tradeować tym coinem. I będziemy musieli dostawać na to pozwolenie. To CBDC każdy wie, jak działa, mam nadzieję, z tych osób, które tutaj są. Jeżeli nie, no to jest taki w pełni kontrolowany. Bank będzie mógł decydować, kto może go przesyłać, będzie mógł ci skasować konto, może ci zablokować konto, może ci zamrozić środki albo dać im termin ważności do spożycia, że tak powiem. No, nie jest to dobra wiadomość. Jest to trochę przerażające. No, zobaczymy, jeżeli Rosja, jest też takie ryzyko, że jeżeli Rosja i Iran wprowadzą tego stablecoina, to historia nam pokazuje, że takie inicjatywy robienia waluty opartej o złoto kończyły się różnie. Mam nadzieję, że nie skończy się to w jakiś tragiczny sposób. Właśnie wjechały w tym momencie informacje odnośnie CPI i planowane były, że będzie średnio około 6,2% inflacji. W zeszłym miesiącu było 6,5, jest 6,4, czyli zmniejsza się ta inflacja, ale niekoniecznie w takim tempie, jakie było oczekiwane, także może to spowodować jakąś reakcję tutaj na rynkach lekką. No i tyle. Na dzisiaj będę kończyć. Miejmy nadzieję, że te sprawy Binance'owe się rozwiążą, bo no, upadek Binance byłby dla nas słaby. Miejmy nadzieję, że nie będziemy mieć szybko CBDC i wejdzie to po hossie i uda nam się jeszcze zarobić. Pozdrawiam Was tymczasem. Dajcie łapkę w górę i komentarz dla zasięgów, bo przez to, że nie było mnie przez 10 dni, algorytm przestał mnie lubić. Także jeżeli Wy mi nie pomożecie, to nikt mi nie pomoże. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.